Sponsorem wiadomości sportowych jest firma A&A Studio Projekt Legnica Lubin. Witam Państwa serdecznie, Jakub Jurek. Zapraszam na wydarzenia sportowe. Piłkarze KGHM Zagłębia Lubin awansowali do 1/8 finału Pucharu Polski. Podopieczni Piotra Stokowca pokonali na własnym stadionie Jagiellonię Białystok 2-1. Dla Miedziowych trafiali Jarosław Kubicki oraz Łukasz Janoszka. Jedyną bramkę dla gości zdobył Arvidas Novikovas. No, był to dla nas na pewno trudny mecz z wymagającym przeciwnikiem. Myślę, że taktycznie ten mecz był tak mocno taktycznie jakoś tak się bilansował i myślę, że każda drużyna miała swoje okazje, mecz był wyrównany. Byliśmy bardzo konkretni. Z kolei w momencie, jak graliśmy z przewagą jednego zawodnika, to się okazuje, że Jagiellonia była bardziej konkretna. U nas wkradło się trochę takiej nonszalancji. I nie finalizowaliśmy te akcje, które stworzyliśmy sobie i niepotrzebnie zrobiło się tak trochę nerwowo w końcówce, ale generalnie jestem bardzo zadowolony, bo pokonać Jagiellonię to nie jest taka prosta sprawa. Dzisiaj Jagiellonia pokazała też trochę swoich atutów. Myślę, że nasza gra też wyglądała bardzo przyzwoicie i momentami nawet bardzo dobrze. Obawiałem się trochę tego meczu, bo zrobiliśmy kilka rotacji. Niektórzy zawodnicy grali pierwszy raz na takiej pozycji. Od 61 minuty goście grali w dziesiątkę po bezmyślnej drugiej żółtej kartce dla Bartosza Kwietnia. Mimo gry w dziesiątkę na pewno zespół nie bronił się. Do końca próbował odrobić losy tej rywalizacji. No i myślę, że tam w 90 którejś minucie przy większym szczęściu ta piłka mogła wpaść do bramki. Gospodarzom gratuluję awansu do następnej rundy. My na pewno jesteśmy zawiedzeni tym wynikiem. No i musimy się skupić na meczu z Koroną Kielce. Dziękuję. 12 sierpnia Miedziowych czeka ligowe spotkanie w Poznaniu z Lechem. W meczu 1/16 finału Pucharu Polski Miedź przegrała z Sandecją Nowy Sącz 1-2. Legniczanie rozgrywali dobre spotkanie, długo prowadzili 1-0. Ale dwie bramki na wagę awansu gości zdobył w końcówce Wojciech Trochim. Następna informacja. Kolejny mecz sparingowy czeka piłkarzy ręcznych Zagłębia Lubin. W sobotę podopieczni Bartłomieja Jaszki sprawdzą formę na tle Gwardii Opole. Dla Miedziowych będzie to kolejny mecz kontrolny. W weekend lubinianie brali udział w towarzyskim turnieju w Kaliszu, gdzie zanotowali zwycięstwo i dwie porażki. To samo, z kim się gra, to jest, można powiedzieć, sprawa drugorzędna. Najważniejsze, że jest dużo gry, mamy kilku nowych chłopaków, którzy muszą, można powiedzieć, wdrożyć się w taktykę zespołu, która w tym sezonie też będzie inna, bo jest inny trener, przyszedł Bartek Jaszka, który na pewno też ma całkiem inne podejście do pewnych rzeczy, więc na pewno dużo pracy nas czeka i myślę, że na pewno ten okres przygotowania, mam nadzieję, będzie owocny. W drużynie Zagłębia doszło do sporych zmian kadrowych. W ekipie Miedziowych pojawiło się aż 5 nowych zawodników. Co roku jest jakaś tam, powiedzmy, mniejsza bądź większa rewolucja kadrowa. Miejmy nadzieję, że w tym roku ta rewolucja wyjdzie nam na można powiedzieć, na dobre i zajmiemy wyższą lokatę niż w ostatnim sezonie i będziemy cieszyć grą nie tylko siebie, ale i kibiców. Także no, jak będzie, zobaczymy. No, wszyscy z optymizmem podchodzimy do tego, także nie powinno być źle. Sparingowy mecz Zagłębia z Gwardią odbędzie się w sobotę o godzinie 12 w hali Szkoły Podstawowej nr 14 w Lubinie. To już wszystko w sporcie na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę. Na kolejny zapraszam już jutro. Sponsorem wiadomości sportowych była firma A&A Studio Projekt Legnica Lubin.